Dzięki. Jesteśmy w Firleju w ramach wydarzenia How Far Is Now i ze mną tutaj jest cały skład zespołu The Overview Effect, w skrócie OvE. I dzisiaj rozmawiać będziemy trochę o sieciowaniu, trochę o tym, jak się pracuje w tak dużym składzie i co pozwala tak duży skład utrzymać. I przede wszystkim o tym, jak to się stało, że znaleźliście się tutaj na scenie w Firleju w ramach projektu How Far Is Now. To, od czego chcę zacząć i o czym rozmawiać, to właśnie funkcjonowanie muzyka w sieci. W sieci powiązań, zależności, która pozwala i na wymianę myśli, i na taki ferment artystyczny, twórczy. Więc pierwsze pytanie tutaj jest do tego trzonu, który potem rozrósł się w tą tak zwaną supergrupę, czyli do Łukasza Hoi i Krystiana Pilarczeka, od których zaczął się projekt, który potem przerodził się w The Overview Effect. Co pozwoliło wam zebrać taki zespół ludzi, grupę międzypokoleniową, grupę z różnych miast? Jak to się stało, że powstał tak wielki projekt? Co wam na to pozwoliło? Powiem tak, może od siebie zawsze marzyłem, żeby mieć taki duży zespół, dziewięcioosobowy co najmniej, żeby po prostu każdy mógł wnieść jakiś element siebie, a tym samym również, żeby się nie musiał jakoś zbytnio napracować i wysilać, żeby każdy jakąś tam cząstkę włożył, żeby no, stworzyć jakiś taki fajny kolektyw, który będzie dążył w jakąś jedną stronę, tak żeby każdy miał jakby tą wizję taką spójną z każdym z członków innych zespołu i tak mi się wydaje, że tak się udało. Jeśli chodzi o funkcjonowanie zespołu, no trochę nam zajęło w sumie z Łukaszem właśnie zbieranie składu. Generalnie to tak po koleżeńsku po prostu od lat jakoś tam gdzieś w różnych składach się mieszamy, więc naturalną rzeczą było, że na przykład dołączy do nas Krzysiu czy Michał, z którymi graliśmy już w innych składach. No i tak stworzyliśmy tą grupę. Nie jest łatwo jakby doprowadzić 9 osób, nie wiem, w jedno miejsce, żebyśmy się częściej spotykali i tak dalej, ale no staramy się i tak w miarę wychodzi. Jest lider w waszym składzie? Czy tu jest, nie wiem, czy to nazwać anarchią, demokracją? Jak określacie ustrój w waszym składzie? Feudalizm. Znaczy, generalnie, bez królewie. Tak, generalnie demokracja raczej słabo się sprawdza w zespołach, ale staramy się tak w tą stronę podążać, chociaż nie zawsze to wychodzi, no ale... Jesteście tutaj dzisiaj w Firleju, ponieważ wzięliście udział w konkursie w ramach międzynarodowego projektu How Far Is Now. Z jednej strony to jest chyba efekt waszej oddolnej inicjatywy, czy tak naprawdę wieloletnich przyjaźni, że tak wielki skład udało się zbudować. A z drugiej strony, jak wy to widzicie z waszej perspektywy? Jaka jest rola takich małych instytucji kulturalnych w pomaganiu czy w funkcjonowaniu zespołów, takich jak wasz? Wydaje mi się, że to bardzo istotna rola, dlatego że jak wiadomo, zespołów muzycznych są tysiące i gwiazdy nie muszą się troszczyć o jakieś miejsca grania, o publiczność, o koncerty i tak dalej. Natomiast te małe zespoły nieznane, one muszą mieć jakieś elementy wspomagające. Małe ośrodki kulturalne, jakieś małe kluby, to są, no i osoby przede wszystkim, to są bardzo istotne czynniki, które pozwalają takim zespołom zaistnieć po prostu, pokazać się publiczności, czasem i nagrać coś i tak dalej.
To powiedzcie jeszcze, jak to się w ogóle stało i skąd się dowiedzieliście o samym konkursie w ramach projektu How Far Is Now? No i o tym momencie, kiedy dowiedzieliście się, że wystąpicie. Jak to było? Znaczy, no, ten projekt chyba był tak dosyć mocno w sieci rozpropagowany, że ciężko było nie zwrócić uwagi na to i tak jakoś, nie wiem, gdzieś to, nie wiem, czy Michał Sutkiewicz właśnie to podesłał, czy nie wiem skąd to się, chyba od Michała, tak. Tak, to było od Michała, Krystian mi przekazał, ja wypełniłem tą aplikację i w momencie, kiedy wypełniałem, zgłoszeń było 9. Potem po tygodniu już było 120, czy coś koło tego i w związku z tym uznaliśmy, że, a jeszcze przeglądając listę tych zespołów, widząc jacy to znakomici muzycy, no to wiedzieliśmy, że to już nic z tego raczej nie będzie. Czyli wielkie zaskoczenie? No zdecydowanie szok. Było duże zaskoczenie. Jesteście zespołem, który można tak określić kolokwialnie, tak się mówi o zespołach, które powstały w tym czasie dziwnym, pandemicznym. Zespołem takim czasu pandemii, tak? Bo powstaliście, kiedy już był lockdown, kiedy nie było koncertów i faktycznie wasze pierwsze koncerty to są ostatnie, czy nawet ostatni miesiąc, tak? Że spotykaliście się w momencie zamknięcia. Jak to było dla was zagrać te, zebrać się, wystąpić po raz pierwszy przed publicznością z waszym materiałem? No jak czujecie się przed dzisiejszym występem jeszcze we Wrocławiu, w innym mieście? Myślę, że faktem, który warto podkreślić, jest to, że dzisiejszy koncert będzie naszym trzecim tak naprawdę, a no myślę, że też najważniejszym z tych trzech, bo te pierwsze dwa to były jakby rozbiegowe, możemy tak określić. Też ważnym aspektem jest to, że będziemy mogli, że dzisiejszy koncert będzie nagrywany i będziemy mogli sami zobaczyć z perspektywy publiczności, jakby zobaczyć siebie jakby w tym lustrzanym odbiciu, jak to wygląda z zewnątrz, bo stojąc na scenie czy grając, wiadomo, jesteśmy skupieni najmocniej na muzyce, na własnych partiach, a możliwość odbioru z drugiej strony i spojrzenie na nas samych będzie na pewno wartościową rzeczą i, no i materiałem do promocji do naszego zespołu. Albo wyznacznikiem, czy dalej gramy, czy nie. Jeszcze nawiązując właśnie do pandemii, pamiętam odnośnie nazwy jednego numeru, który mamy, Zielona Góra. Mm-hmm. Nie wiem, czy ktoś pamięta, skąd się wzięła ta nazwa, ale pierwszy przypadek w Polsce stwierdzonego zachorowania to był właśnie w Zielonej Górze. To i w ten dniu właśnie powstał numer Zielona Góra.
sieci, połączeń i powiązania. Na ile są to po prostu przyjaźnie, a jaka jest rola instytucji? I tutaj pytam o całą waszą historię, która gdzieś tam się zaczyna w latach 90. U niektórych z was. Całą historię wspierania was przez różne instytucje. Czy faktycznie gdzieś tam to wsparcie pomagało i pomaga wam w funkcjonowaniu jako muzycy i w tworzeniu kolejnych nowych składów i w związku z tym również takich projektów multidyscyplinarnych, można powiedzieć, przedsięwzięć, czy bardziej jest to gdzieś tam efekt waszej takiej wewnętrznej motywacji? Ja to pamiętam mniej więcej w ten sposób, że zawsze gdzieś to się kręciło wokół jakichś szalonych osób, indywidualności w danym mieście, miasteczku. I to one tak na dobrą sprawę zagospodarowywały po prostu ten taki muzyczny czas. Powstawały jakieś zespoły, wokół tego zaczynała się budować jakaś tam mini scena, poznawało się ludzi też z małych czy dużych miast, to już nieważne. Ale tak to mniej więcej się kręciło. Czy była jakaś pomoc taka instytucjonalna? Myślę, że nie. Nawet Jedynie sala w Domu Kultury. Tak, sale to tak, a nawet ze sprzętem mieliśmy kłopoty, żeby pożyczyć, nie wiem, jakieś paczki czy coś. Były duży opór materii. Ale na szczęście to już minęło, nie ma co patrzeć w tył, idziemy do przodu. W tej chwili wygląda to naprawdę, jak na to patrzę, z perspektywy tych 20-30 lat, idzie to naprawdę w dobrym kierunku. I tak jak tutaj Firlej i mnóstwo osób zaangażowanych w, po prostu w tworzenie sceny, już nieważne jaka to jest muzyka, ale naprawdę to ta pomoc w tej chwili jest widoczna i łatwiej się to po prostu wszystko załatwia. Może ja powiem a propos Domów Kultury, bo miałem przyjemność przepracować 15 lat właśnie w takim małym Domu Kultury. No i to się zmieniało oczywiście wraz z czasem, ze zmianami systemu i całą resztą. No i tak się też poznaliśmy, między innymi, bo pracowałem w Krotoszynie i tak jak Dawid mówi, to generalnie polega na tym, że to są ludzie, którzy chcą coś zrobić i oni są takimi łącznikami, takimi pojedynczymi planetami. A te małe miasteczka, one żyją też zupełnie innym rytmem, swoim życiem. Tam często z mojej perspektywy było tak, że było miejsce, były warunki, natomiast ludzi nie było. Ubywało ich z roku na rok. Wszyscy generalnie już później w latach już 2000 skupiali się na jakieś tam karierze, zarabianie pieniędzy, utrzymaniu rodziny i tak dalej, więc jakby tych zespołów było faktycznie coraz mniej, publiczności również. I był taki okres czasami, że były zespoły 9-osobowe i tyle samo osób było na scenie po drugiej stronie. Ale tak jakoś się wspieraliśmy i to były takie przyjaźnie już na takim podłożu personalnym. W jakiś sposób gdzieś tam spotykaliśmy się też na koncertach w Polsce, w różnych miejscach. Widzieliśmy, że jest grono ludzi, którzy są zainteresowani muzyką, dla których jest to jakaś tam pasja. Tak jak tu wszyscy siedzimy, to praktycznie każdy żyje z czegoś innego niż muzyka jako podstawa, natomiast dodatkowe jest to jakieś zajęcie albo ewentualnie no też jakiś tam może rodzaj pracy. Ja się zajmuję też akustyką, nagłośnieniem, więc jest to taka dodatkowa praca. Natomiast no właśnie te domy kultury to jest człowiek, to jest najważniejsze, bo bywa tak, że jest jakiś fajny ośrodek, później znika człowiek i już jakby ten ośrodek również z nim razem. I może to trochę tak wygląda. Wielkie dzięki i do zobaczenia. Myślę, że mam nadzieję, że dzisiaj będzie więcej publiczności niż artystów na scenie. Dzięki serdecznie. Dzięki. We'll be right back.
Do zobaczenia następnym razem. Cześć, nazywam się Michał Słodkiewicz. W Firleju zajmuję się produkcją koncertów. Z tego miejsca chciałbym podziękować za zaproszenie do projektu How Far Is Now. Szczególne podziękowania kieruję tutaj do kijowskiego klubu Mezanin, czyli lidera projektu. Taras Kimczak i Alona Dmuchowska to osoby, które liderują projektowi. Również pozdrawiam naszych partnerów z Holandii, czyli Podium Asterix oraz naszych partnerów z Belgii, czyli Belvedere Namur. Chcę podkreślić, że całość przedsięwzięcia wydarza się przy okazji wsparcia Komisji Europejskiej, co jest dla nas bardzo wielkim wyróżnieniem.